Dzień dobry, jesteśmy w pięknej nadmorskiej miejscowości pod nazwą Rewal. Z tej strony Karolina Księżak, jestem dziennikarką Potęgi Prasy. Zapraszam Państwa serdecznie na relację z koncertu, na którym będziemy mieli przyjemność zobaczyć pięknych i młodych. Zapraszam na dalszą część relacji. Czy byli Państwo wcześniej w amfiteatrze? Tak, my jesteśmy stąd. O, to bardzo się cieszę. A jaką Państwo piosenkę pięknych i młodych lubią najbardziej? W zasadzie jestem DJ-em i gram praktycznie wszystkie ich utwory i cieszę się niezmierną popularnością na parkiecie. Jest pełniutki parkiet, gdy gram pięknych i młodych. Przyjeżdżamy co roku, jesteśmy zawsze na tych koncertach, więc jak najbardziej oczekujemy dobrej zabawy. Co Pani lubi najbardziej w pięknych i młodych? No wszystko, są wspaniali. Ona jest taka cudowna, niewinna i słodka, gdy Ciebie nie spotka. Czy Państwu się podobały te dwa wykonania, które mieliśmy okazję podziwiać? Absolutnie nie! To mi się bardzo podoba. Dobrze, każdy ma prawo do swojej opinii. A może jakieś takie podobały Wam się elementy spoza wokalu i spoza muzyki? Może kostiumy, może oświetlenie? Może ta trawa? Disco polo jest po to, żeby to każdy mógł śpiewać. Jest okej. A co Pana przekonało, żeby tutaj przyjść? No blisko, mieszkamy blisko, także... Jakie atrakcje są jeszcze warte do zobaczenia w Rewalu? Jest dużo, w sezonie jest dużo. Jest, można sobie obejrzeć sporo. Jest cały piękny rynek, plaża piękna. Nie wspomnę o kobietach. Jest kijowo generalnie. Kijowo. Rozumiem, proszę Pana. A z czyjego polecenia Pan się znalazł na tym w świetnym wydarzeniu? Nie powiedziałbym, że świetnym wydarzeniu, ale jestem tutaj z przypadku. Czy Pani lubi ten zespół? Pierwszy raz widzę, fajnie śpiewają. Bardzo mi się podoba. Jaka jest Twoja ulubiona piosenka pięknych i młodych? Wszystkie są moje ulubione. Wszystkie. Zna Pan ten zespół? Lubi Pan pięknych i młodych? Tak, tak. Widziałam. Ja go u nas w Niemczech widziałam ten. Byłem na koncercie. Panowie, jak w przedszkolu. Naprawdę? Dziewczyny, wy musicie ich nauczyć, jak się robi porządny hałas. Dziewczyny piszą! Fajna energia. A podobał Ci się ten moment, kiedy dzieci zostały zaproszone na scenę i mogłaś się tak z bliska przyjrzeć wykonawcom? Bardzo, to była taka bardzo ekscytacja, ponieważ ja lubię muzykę i w ogóle artystów i bardzo się cieszyłam z tego powodu, że w ogóle zapraszali dzieci na scenę, bo myślałam, że nie będzie w ogóle takiej możliwości. Są Państwo stałymi fanami pięknych i młodych? Słuchają im Państwo na co dzień? Oczywiście, każdą piosenkę znamy. Każdą piosenkę pod sceną śpiewałam i tańczyłam, więc jestem fanką. A która jest Pani ulubiona? Niewiara. Zagórnika? Au! Tak w ogóle nie spodziewaliśmy się dzisiaj, że będzie tyle osób na koncercie. Frekwencja naprawdę jest zadowalająca i zobaczymy, byłoby tak dalej tylko w tym sezonie. I jeszcze mam pytanie odnośnie repertuaru. Czego możemy się spodziewać w tym roku, w tym sezonie? No jutro mamy kabaret Nowaki, w poniedziałek kabaret K2, następnie tam jest Kleo, Zenek Martyniuk, Bryska, to jest wschodząca gwiazda polskiej piosenki, kabaret Smile, kabaret Anim Rumru, kabaret Paranie Normalni. No będzie dużo ciekawych rzeczy. Zgłaszają się jeszcze jakieś zespoły, które nie są ujęte w rozpisce, ale jeżeli będą chciały, to wystąpią tutaj. Dzisiaj na przykład mieliśmy telefon z zespołu z Ukrainy, który chciałby wystąpić i chyba dojdzie to do skutku w sierpniu. Czyli jak rozumiemy, nasi turyści mogą liczyć na moc atrakcji ze strony amfiteatru w Rewalu? Na dzisiaj mamy zaplanowane 25 koncertów, ale myślę, że to nie wszystko.